Osoby, które nazywamy super żołnierzami, naprawdę nie mają mózgu. To są osoby trenowane dla misji poza ziemią i misjach, biorą oni udział w misjach w innych wymiarach. Toczy się wojna międzywymiarowa, którą możemy odczuwać na własnych ciałach i na naszym myśleniu. Ta wojna wymiarowa toczy się po to, aby po prostu nas w jakiś sposób no, nawet wyrzucić z tej ziemi. Chodzi o to, że pewna grupa, grupa z Marsa, o której ja Państwu powiem wieczorem w mojej prezentacji, ta grupa to jest ta sama grupa, która przybyła przed tysiącami lat tutaj na Ziemię z Marsa i która po prostu obrabowała pierwsze inne planety Marsa, zniszczyła kompletnie i w tej chwili pojawiła się tutaj na Ziemi po to, żeby Ziemię zniszczyć, nas mieć pod kompletną kontrolą. To są właściciele banków, to są bankierzy, to są korporacje, to są elity rządzące i o tych właśnie super żołnierzy mają za zadanie pewne rzeczy wykrywać, bo mogą być po jednej i po drugiej stronie. No proszę Państwa, James Bond to nie jest kłamstwo. My mamy tutaj pana Maxa Spiersa, przedstawiciela rodu królewskiego, który właściwie się rozprzestrzenił po całym świecie. 44 prezydentów w Stanach Zjednoczonych wywodzi, ma połączenie z rodem Charlemagne. Czy pan, are you ready? I'm ready. I think so, I'm ready. Hearty welcome, Max. Proszę wielkie brawa dla naszego super żołnierza. Krótkie słowo, tłumaczka. Maja jest tłumaczką zawodową i to jest symultanizm naprawdę wysokiej rangi. Welcome. Good luck. Hi, everybody. It's a pleasure to be here. I have never done a presentation this way. So. Dzień dobry, witam Państwa. Jest to dla mnie przyjemność, że mogę być tutaj z Wami. Wcześniej nie robiłem prezentacji w ten sposób. This has been the most, this has been the biggest audience really I've spoken to about such personal things, but I feel it needs to be addressed now because it's coming to a climax. This 2016 year, everything is sort of climaxing now and it needs to be addressed. Imminently, needs to be addressed immediately. Jesteście największą publicznością, do jakiej będę przemawiał o tak osobistych sprawach, ale myślę, że muszę o tym powiedzieć właśnie teraz, ponieważ bardzo dużo wydarzeń teraz będzie miało swój apogeum, swój koniec właśnie w 2016 roku i dlatego zdecydowałem się wystąpić. The build-up over the last six months coming to Poland has been tumultuous, to say the least. I have been under psychic attack, under astral attack, and under physical attack to stop me from coming to Warsaw to be able to convey this information to you. Przez ostatnich 6 miesięcy, kiedy przygotowywałem się do przyjazdu tutaj, było to, delikatnie mówiąc, bardzo ciężkie, ponieważ byłem obiektem ataków psychicznych, astralnych i fizycznych. Wszystko po to, żeby powstrzymać mnie przed przyjazdem i przed przekazaniem Państwu mojego przesłania. I think what it is and what the specifically why the attacks have been over these last 2 to 3 months is because of not the technical things that I'm going to address, not because of those technical things, it's because I'm going to lay out what the war is about and why it's going on. And if the people understand and know why it's going on and what it's about, then that gives the ability of the people to be able to stop it from happening. Nie chodzi o te techniczne rzeczy, o których będę mówił. Byłem obiektem ataków dlatego, że będę mówił o wojnie i chcę, żeby ludzie mogli usłyszeć, dowiedzieć się i zrozumieć, dlaczego ta wojna ma miejsce i jak ona wygląda. A kiedy to zrozumieją i będą wiedzieli, będą w stanie dzięki takiej wiedzy powstrzymać ją. Okay. So,
Just to give a very brief outline of who I am and why I'm here, and why I'm standing here in front of you in the first place, so you understand. I'm just not Bob off the street. Chcę najpierw przedstawić się i powiedzieć, kim jestem, dlaczego w ogóle tutaj przed Państwem dzisiaj się znajduję, bo nie jestem przypadkową osobą pierwszą z ulicy. Okay. So, essentially I was born into a specific bloodline. Urodziłem się w rodzinie należącej do określonej linii krwi. And I was targeted as an individual. Okay, so I was targeted as an individual from birth. Jako już od momentu narodzin byłem namierzany jako jednostka, jako ja. The trauma begins with me. The trauma began whilst in the womb of the mother. Dla mnie trauma zaczęła się już kiedy byłem w łonie matki. So, so whilst the fetus is inside the woman, if the mother is then traumatized, then that in turn traumatizes the child immediately. Kiedy dziecko znajduje się w łonie matki i ona przeżywa traumę albo wstrząs silny, ta trauma jest przenoszona natychmiast na dziecko. Okay, so as I said, trauma began in the womb of the trauma begins in the womb of the mother. And then the child is then taken away from the mother immediately. And then there are a number of different ways to traumatize, to split the mind of the child so that it creates alters, like a honeycomb, a beehive honeycomb. Tak jak wspomniałem, traumatyzowanie zaczyna się już w życiu płodowym. Po urodzeniu dziecko jest natychmiast odłączane od matki i istnieją różne sposoby dalszego traumatyzowania dziecka po to, żeby jego mózg podzielił się w taki sposób przypominający plastry, komórki w plastrach miodu, które pozwolą potem na tworzenie różnych wersji osobowości. The information about how to fracture the psyche of a child, which has to be done before the age of three. If it's done after the age of three, it doesn't have the same effect. So it has to be done before the child is 3 years old. Taki wpływ na mózg musi być przeprowadzony poniżej trzeciego roku życia dziecka. Jeżeli zostanie przeprowadzony później, ma inne działanie. Okay. There are a number of different ways to do it. One of the most efficient ways, which is 99% used in fracturing the mind, is electric shock treatment. Istnieją różne sposoby przeprowadzania takich traum i taką najczęściej stosowaną w 99% przypadków są elektrowstrząsy po to, żeby wywołać podział mózgu. This information is not new information. I think some people believe that this information was around and just began at the Second World War. It didn't, in fact, begin then. They were doing this 5,000 years ago, and it's detailed in the Egyptian Book of the Dead. Te informacje nie są nowe. Niektórym osobom wydaje się, że one pochodzą z II wojny światowej, ale wcale tak nie jest. Już w egipskiej księdze śmierci 5000 lat temu znajdujemy tam szczegółowe bardzo informacje na ten temat. What I'm trying to explain is the reasoning behind doing that. The reason behind fracturing the mind is so that when the mind is fractured through trauma, whether it is sexual trauma, whether it is physical trauma, violence, the mind fractures itself and creates an amnesiac barrier around that, so that you don't have to keep reliving the experience over and over again.
Fragmentaryzowanie mózgu polega na tym, że pod wpływem traumy, czy jest to trauma na tle seksualnym, czy jest to spowodowana przemocą fizyczną, w mózgu powstają komórki, które są otoczone jakby barierą amnezji, po to, żeby człowiek nie pamiętał o tym i nie musiał na nowo tego przeżywać. Okay, so after the Second World War, the Nazi scientists had refined the technique of how it should be done. So what they did was, in these amnesiac barriers, they then can place triggers, symbols, colors, hand symbols, sounds, to then access the particular altar that has been created through the trauma. Po II wojnie światowej naziści udoskonalili tą technologię i dzięki swoim odkryciom byli w stanie dotrzeć do każdej takiej komórki otoczonej barierą niepamięci za pomocą czynników spustowych, czyli mogą być to słowa, dźwięki, gesty ręki, mogą być to różne obrazy, kolory. Right. So you could theoretically create an assassin or a spy or an actor or a musician within these and within the altars, and the person who went whilst in the altar would have no idea that they were anything else but that. Można więc dzięki temu stworzyć w jednej osobie, która ma mózg właśnie w ten sposób pofragmentaryzowany, różne osobowości, mordercę, szpiega, aktora, muzyka, i ta osoba nie będzie zdawać sobie sprawy z tego. So a spy or an assassin that doesn't know that he is a spy or an assassin is the ultimate spy or an assassin, because he can then be questioned or asked a million times, and because he is not aware that he is that, he becomes the ultimate. He becomes ultimately hidden. He is unaware himself what he is, so he can't be tortured or questioned. Więc szpieg albo morderca, który nie wie o tym, że nim jest, jest najdoskonalszym szpiegiem albo mordercą, ponieważ nawet jeśli będzie przepytywany albo torturowany, nie może powiedzieć tego, czego tak naprawdę nie jest świadomy. Okay. So that's just a very basic overview of how trauma-based mind control works. It is done through, there's more complexities involved in it, but it becomes very graphic. The techniques used to do this are extremely graphic and extremely horrendous. So I'm going to leave it probably there in that respect. Więc to są ogólne informacje, które chciałem wam przekazać na temat kontroli umysłu poprzez traumę. Szczegółowe informacje są bardzo drastyczne i bardzo okropne, więc nie będę o nich mówił teraz. Okay. So I'm going to switch to let's go down here. Okay. So this particular King Charlemagne here. He was not a nice man. He was a tyrant, and he displayed reptilian characteristics to the extreme. Reptilian characteristics being divide and conquer, fight or flight. It's essentially about the higher reptilian DNA. So this king, the higher the reptilian DNA, the more reptilian characteristics they display. So it's more about dominance, control, and conquering. Dominance and conquering. So this bloodline, this particular man was that. Widzimy Karola Wielkiego. Nie był to miły człowiek. Był on tyranem i wykazywał wiele cech reptiliańskich, które można podsumować takimi stwierdzeniami: dziel i rządź, albo ucieczka, albo walka.
Im wyższe jest to DNA reptyliańskie, tym więcej jest takich cech, które wszystkie koncentrują się wokół dominacji, kontroli i podbojów. Okay. Now within this particular bloodline, you're always going to, because we're living in a dualistic, the 3D world that we live in is dualism. Everything is dualistic. So you have up, down, left, right, black, white. Everything is dualistic based. So even within a bloodline like that, you're going to have good and bad within it. Trójwymiarowy świat, w którym żyjemy, ma taką cechę, że jest dualistyczny. Mamy więc w górę, w dół, w prawo, w lewo, czarne, białe. I z tego powodu nawet w linii krwi, takiej jak ta, będą również osoby, które są złe i takie, które są dobre. Okay, so within the war that's going on is a war of DNA. So the reason why they interbreed, the reason why they're looking for an interbreeding with each other is because they want to make sure that they maintain this particular DNA within their family line. Because this particular DNA gives them exalted abilities, gifts, psychic gifts. I'm going to go with the word psychic. Telepathic, telekinetic gifts. So they inbreed, not because, well, partly because they are twisted, but on the other side of that, it is because they are trying to maintain this particular strand of DNA within their bloodline. Wojna, która się toczy, to jest tak naprawdę wojna DNA. I mieszanie ras zachodzi po to, żeby te istoty upewniły się, zapewniły sobie kontynuację rodu, kontynuację przekazywania tego szczególnego DNA, które daje im różne umiejętności, mają dzięki temu różne umiejętności psychiczne, telepatyczne, telekinetyczne i z jednej strony oni są tacy trochę szurnięci, tak? A z drugiej strony jest to przemyślana strategia przekazywania cech przez pokolenia. So to give an analogy, if understanding that the 3D world that we live in is illusory, it's a three-dimensional illusional world. The makeup of everything around us is made from geometry, light, sound, light, and then physical. This is important to say. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że trójwymiarowy świat jest iluzją, jest po prostu wytworem, który składa się z pewnych cech, takich jak geometria, dźwięk, światło i manifestacja fizyczna. To jest ważne. So everything around you is vibrating energy. Everything around you is vibrating energy. This is not solid. Nothing is solid. It is manifested through as I said, geometry, light, sound, and then there. Because it's like an analogy would be, we are in a matrix system, which is like a virtual reality computer game, where it's a master-slave reality. So the masters would be the 0.01%. They have kept the secrets and the cheats for themselves. And they have left the slaves with amnesia and with no understanding of what's going on. W związku z tym wszystko, co znajduje się wokół nas, jest wibrującą energią i tak jak wiemy, nie jest to nic stałego, to po prostu jest wibrująca energia wokół nas i zrozumienie tego jest bardzo ważne. Żyjemy w takim systemie macierzy, takiej matrycy, który można porównać do gry komputerowej, wirtualnej, gdzie jest wirtualny świat, w którym są panowie, czy jest władca i władców jest 0,01% całości jednostek. Pozostali to niewolnicy, którzy są w stanie amnezji i którzy nie mają żadnego zrozumienia tego, co ich otacza. Okay, so
Charlemagne is connected to the Holy Grail, and the Holy Grail is not an actual sacred object. It is symbolically an object, but in truth, the Holy Grail is a bloodline, is a particular bloodline called and in French it's called sang royal, which means royal blood. Karol Wielki jest związany z czymś, co nazywa się Świętym Graalem. Święty Graal nie jest obiektem sakralnym, nie jest przedmiotem, tak naprawdę jest linią krwi. Ta linia krwi po francusku nazywa się sang royal, czyli krew królewska. Okay. In the 1950s, in the 1950s, there was a search for. Okay, so there was an influx of incarnations of higher vibrational beings coming down to this planet to try and change what's been going on here, because it has been essentially a prison planet for thousands and 50,000 years, really. And so there was an influx in the 1950s and the 1970s of higher vibrational beings. Now they know. Okay. W latach 50. i w latach 70. wyższe istoty o wyższych wibracjach zdecydowały się wcielić i inkarnować na Ziemi po to, żeby być tutaj, ponieważ wiemy, że przez bardzo długi okres Ziemia była planetą niewolników. The controlling consciousness that is in charge at this moment of this planet is what is and are aware of every incarnate being that comes into this planet. Świadomość kontrolująca, ta, która rządzi naszą planetą w tej chwili, wie o tym za każdym razem, jak taka istota wciela się w istotę ludzką. Through sexual union between a male and a female, energy is then sent up and vibrates up through frequencies. They have technology to be able to see where, and then a soul is then attracted to a lifetime, and then the soul will then, this is just one way, a soul will then come to the womb of the mother, and they can track this, from happening. Przez seksualne połączenie kobiety i mężczyzny wytwarza się energia, wibracja, która jest zauważalna i dostrzegalna, ona jest wysyłana i oni mają taką technologię, która pozwala to identyfikować, namierzać. I wtedy, kiedy dusza zstępuje, żeby się wcielić w łonie matki, oni wiedzą dokładnie, gdzie to jest, kiedy to zachodzi. Okay, so in the 1950s there was something called Project Oak Tree. Project Oak Tree, this is the truth about Project Oak Tree. Project Oak Tree, the oak tree itself is symbolic of Lucifer. They use the term oak tree. Oak tree is synonymous with Lucifer. W latach 50. Rozpoczęto projekt nazwany Oak Tree, czyli dąb. Dąb jest symbolem Lucyfera i dąb jako słowo było używane w znaczeniu Lucyfer. So in the controlling power that has at this time power over this planet is aware that there are very, very, very powerful beings. I don't know what you would want to call them, demigods, gods, whatever you want to call them, that there was an influx of them coming. So they needed to, they didn't know where and when they were going to be here, but they needed to find a way of tracking them. Więc ta moc kontrolująca naszą planetę wie, że istoty, możemy je nazwać jak chcecie, czy bogowie, czy półbogowie, zaczęli wcielać się w ludzi i ta moc wiedziała, że to następuje, potrzebowali zastosować technologię, która dokładnie pozwoli im te istoty namierzyć. So I'm going to address two different projects, two projects that I feel are significant, that I think that everybody should know about. Powiem o dwóch projektach, o których myślę, że są ważne na tyle, że wszyscy powinniśmy o nich wiedzieć. Okay, so Project Oak Tree was because this reptilian conscious vampiric consciousness that has control of this planet is basically a fear-based
They are a fear-based consciousness. If they weren't a fear-based consciousness, they wouldn't need to control everything. If you're in fear, you have to control everything around you. If you are centered and balanced in yourself, you don't need to control things around you. Ta świadomość, ta reptiliańska, wampiryczna świadomość, która rządzi naszym światem, ona jest, jej działanie jest oparte na strachu i stąd wynika potrzeba kontrolowania wszystkiego, bo wiemy, że jak ktoś jest w równowadze, jest skupiony we wnętrzu swoim, nie ma potrzeby kontrolowania. So I'm going to address this. So Project Oak Tree is connected to Project Ibis. Projekt Oak Tree, czyli dąb, jest związany z projektem Ibis. Okay, and there is my connection to James Casbolt. I stąd się bierze moje powiązanie z Jamesem Casboltem. 42 children were selected from mothers that were born in the 1950s. So the children would then be born between 1972 and 1978. So the mothers were born in the 50s and their children would then be born between 1972 and 1978. Z wybranych kobiet, które urodziły się w latach 50., potem wybrano dzieci, które one urodziły. To było tak zaplanowane, żeby te dzieci się urodziły w latach 70. pomiędzy 72 a 78 rokiem. To było 42 dzieci. They were all male. There's no females. Wszyscy byli chłopcami. Because they're looking for so male energy is explosive, creative, external creative energy. Female energy is receptive, nurturing energy. So they're looking for male energy because it's the male energy that externally builds the world around us. Wybrano tylko chłopców, dlatego że męska energia jest skierowana na zewnątrz i tworzy to, co jest zewnętrzne. Energia kobieca jest skierowana do wewnątrz, na otrzymywanie i karmienie. So, out of the 42 children, they were looking for these. This is the Anunnaki who put this project together. Anunnakowie zarządzali tym projektem. They did it out of fear because they knew that these beings were coming to this planet and they needed to make sure that they had their hands on and had control of these particular beings. They didn't know which ones were going to be which. They didn't know. Some were hidden, some are put into the entertainment industry, and some have been hidden throughout their lives. Zrobili to ze strachu, ponieważ wiedzieli, że te istoty schodzą na ziemię i chcieli móc kontrolować wszystko, co się z nimi wiąże. Część z tych dzieci była jakby ukrytymi ludźmi, osobnikami przez całe życie. Niektóre zostały umieszczone w przemyśle rozrywkowym. They were looking for and whether or not you believe in these deities. It doesn't matter. For me, this is my perspective, and I'm giving my perspective. Okay? They were looking for specific beings. The beings that they were looking for were Hermes, who is Hermes is Thoth, and they were looking for Lucifer. They were looking for the Christos, or how would you say, Yeshua. Jehovah, Satan. These Satan and Lucifer are two different individual beings. They are not the same being. So they're looking for these particular beings because they are incarnating. As time has gone on, more powerful light beings are incarnating and more powerful dark beings are incarnating. It's becoming more and more and more and building and building. So this particular project, what they did is they, because the Anunnaki are genetic masters, they are genetic masters and on every level. So they went to the pyramids at Giza. They also went to the pyramids all over the planet and they took, you wanna go?
Bez względu na to, czy wierzycie w bóstwa, czy nie, ja to, co powiem, mówię ze swojej perspektywy, to jest moje zdanie. Więc równolegle ze zstępowaniem tych istot świetlnych na Ziemię, coraz silniejszych, jasnych istot, zstępują tutaj również istoty coraz bardziej potężne, te ciemne. Więc w tym projekcie szukano konkretnych istot, konkretnych, czyli to byli hermici, Toth, Lucyfer, kryształowe jednostki, Jeszua, Jehowa, Szatan, ponieważ Lucyfer i Szatan to są dwie zupełnie różne jednostki. Więc w ramach tego projektu odwiedzano wszystkie starożytne piramidy. Okay. So what they had done is they had, remembering this consciousness, this Anunnaki consciousness has a complete understanding of the inner earth and the surface earth. So they know exactly where all the energy grid lines are, all the ley lines, all the dragon lines, and they know where where Ramesses was buried. They know where they were all buried. So they went and took pieces of DNA, okay, from different ones. They took pieces of DNA, then they put them together, and then they put them into a womb, a carrier, a female carrier. Anunnakowie, którzy są mistrzami inżynierii genetycznej, oni mają ogromne zrozumienie tego, jaka jest powierzchnia Ziemi, jakie jest wnętrze Ziemi, jak przebiegają linie energetyczne. Oni doskonale wiedzą, gdzie byli pochowani bogowie czy jednostki takie jak Ramzes, więc udali się właśnie tam i pobrali DNA po to, żeby połączyć je w odpowiedni sposób im potrzebny i takie połączone DNA wszczepić w łono odpowiednio wybranych kobiet nosicielek. Okay, so in doing that, the oak tree was to find the female carriers in the 1950s for the females. They had to be specific females that would be able to carry such powerful beings. Więc projekt Oak Tree polegał na tym, żeby znaleźć odpowiednie kobiety, projekt w latach 50. które mogłyby nosić, byłyby w stanie nosić w sobie tak potężne dziecko. So it's called Oak Tree because, I mean, they were looking for a number of different beings, but they were primarily looking for Lucifer. Nazwany jest projektem Dąb, dlatego że owszem, szukano różnych istot, ale przede wszystkim szukano Lucyfera. Because they're following revelations from the Bible as a script. So they're following it to a T as a script. So they are looking for that child that was born in the 70s I suppose you could possibly call Lucifer maybe the Antichrist. I don't know. That's a possibility, and so they needed to make sure that they got that correct. They had been looking for, there was about four or five different boys, that, and they weren't sure which one was that one. Ponieważ oni postępują zgodnie z objawieniami zawartymi w Biblii i traktują je jako swoisty podręcznik, więc chcieli się upewnić, takie jest moje rozumienie tej sytuacji, że rzeczywiście znajdą taką osobę, taką jednostkę, która będzie antychrystem. I w ramach projektu było 4-5 chłopców, co do których nie byli pewni, który z nich może być właśnie tą jednostką. Each one of these children has also incarnated into multiple lifetimes beforehand. Każdy z nich już wcześniej wielokrotnie inkarnował się. Yes. Okay. So, for example, Thoth in Atlantean times. W czasach Atlantydy Thoth. In Atlantean times was king and ruler, and he ruled for 50,000 years throughout Atlantis. So, if we go back 13,000 years, okay, which will take us to approximately.
11,000 BC, let's say 11,000 BC, there was a very similar situation that is happening now, that was happening then. I tak na przykład to 50 tysięcy lat temu w czasach Atlantydy był władcą i rządził przez cały ten okres, a jak się cofniemy o 13 tysięcy lat wstecz, czyli do około 11 tysięcy lat przed Chrystusem, miały miejsce wtedy sytuacje bardzo podobne do tych, które widzimy teraz. A potential cataclysm that was going to happen then. I think what they think is, if they bring back the people, everybody in this room was there back then too. You wouldn't be here listening to me speak if you weren't back there then at that time as well. Każdy w tej sali był wtedy właśnie tam. Nie bylibyście dzisiaj tutaj i nie słuchalibyście mnie, gdybyście wtedy nie byli w tamtym miejscu. You're magnetically drawn to this particular area now and into this room now and to the speakers in this room now because you subconsciously know that we are now repeating a cycle again. Magnetycznie przyciągnęło was to, że podświadomie wiecie, że wasza obecność tutaj jest właściwa, ponieważ powtarzamy ten sam cykl teraz. Everybody in here knows each other on some level. Na pewnym poziomie każdy w tej sali zna siebie wzajemnie. Okay, so what they wanted to do is they think that they can stop the cataclysm that happened when Atlantis fell. Atlantis wasn't some idyllic paradise. It also had wars, and it was also, you know, there was negativity went on there, but it was a far more advanced civilization than the one we have now. I oni myślą, że są w stanie powstrzymać kataklizm teraz, taki jak stał się wtedy, kiedy Atlanta upadła. I musicie wiedzieć, że Atlanta nie była cywilizacją taką jak z idylii. Tam również były wojny i tam było również dużo obecnego takiego elementu negatywnego. So, genetically manipulating and taking DNA from here, taking DNA from there, taking DNA from there, they were, okay, in addition, okay, so we have Project Ibis, there's also a female parallel project to it, where they were trying to bring in female deities too. Przy tych manipulacjach genetycznych i pobieraniu materiału DNA z różnych miejsc, temu służył właśnie projekt IBIS, ale był również równoległy projekt prowadzony na osobnikach żeńskich. They were looking to bring in the partners of the male, of the males from IBIS. They were looking to bring in the female partners to pair them up with the males. Chodziło o to, żeby mężczyznom z projektu IBIS znaleźć partnerki. So, if they took, for example, let's use the example of ISIS. They went and took DNA from the tomb or the body of ISIS, and then they manipulated it and then placed it into some women's wombs are stargates. Are stargate openings. Łona niektórych kobiet są wrotami do gwiazd. Okay, so they also have the knowledge of which women's wombs are stargates. Więc ta świadomość również wie, które kobiety mają akurat takie łono. So then by manipulating DNA, placing this here, placing this there, then placing it into the womb of the female, then they can draw through the stargate if the child is born at the exact time and the exact date, and then they can draw that entity into and then birth. Więc pobierając te różne materiały genetyczne, manipulując nimi, a potem umieszczając je w kobiecie, która ma akurat takie właściwości, o czym oni wiedzą, są w stanie, jeżeli dziecko urodzi się konkretnego dnia, są w stanie sprowadzić przez to rodzące się dziecko istoty, które chcą. Okay, so we're understanding that the female is the receiving energy and the giving energy.
wiemy, że kobieta ma taką energię otrzymującą i potem daje energię. So through sexual union, the male, if it's done, obviously there are two ways. One is naturally a male and a female coming together, and right? Są dwa sposoby. Jeden to jest naturalne połączenie seksualne mężczyzny i kobiety. And then the other way is the manipulated way, where they will, like, they track through a Project Oak Tree to find these. I think there's only very few, very, very, very few women who have these specific stargates. Let's say 11 stargates in their wombs, and they found those and they tracked those. Okay. Drugi sposób to jest tak jak przez projekt Oak Tree, czyli odnalezienie tych kobiet. Jest ich bardzo niewiele, może około 11, więc to jest ten drugi sposób. The parallel project for the females, the females were born in the 80s and the males were born in the 70s. Był równoległy projekt dla kobiet, dla żeński projekt. I te dzieci rodziły się w latach 80., chłopcy rodzili się w latach 70., nie wiem dlaczego. When they place the child into the so the mother has the child, they've got to make sure that the child doesn't look completely different to its parents, otherwise it's going to look very, very bizarre. So what they do is they take small amounts of DNA from the carrier mother and small amounts of DNA from the supposed father, and then put that also integrate that into the child. Żeby takie dziecko nie wyglądało zupełnie inaczej niż rodzice, którzy się nim zajmują po urodzeniu, również na etapie genetyki pobierany jest materiał od matki nosicielki i od człowieka, który potem jest nazywany ojcem, żeby było podobieństwo fizyczne. This was primarily an MI6 project, but it was called MI7 zygote. It was called the MI7 zygote project. Ten projekt głównie prowadziło MI6, natomiast nazywał się to projekt MI7 zygot, czyli zygota. Okay, so when people talk about MI5 and MI6, MI5 would be the UK that takes care of what happens in the UK. MI6 would be the international that takes care of international. But what most people don't know is there is MI1 to MI9. All the way through. Jak rozmawiamy już o tych rozróżnieniach, MI5 to jest jednostka, która ma się zajmować tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, to jest brytyjska jednostka. MI6 zajmuje się sprawami międzynarodowymi, natomiast to, czego większość ludzi nie wie, to to, że są te jednostki aż od 1, MI1, do 9. Project Paperclip. I don't know if people understand, or I'm giving basics here. Project Paperclip. Podaję teraz takie podstawowe informacje. Nie wiem, czy państwo wiecie coś na temat projektu Paperclip. Project Paperclip was at the end of the Second World War, at the October 1945. It was said that the Nazis and Germany lost the war, and you know the Allies won, and you know the Allies won. But what this consciousness does on this planet is it inverts everything. It twists, it flips it on its head, so that you don't really know what's going on. Inversion is one of the key things that it does. Projekt polegał na, miał miejsce w październiku 1945 roku, pod koniec II wojny światowej, którą, jak słyszeliśmy, alianci wygrali, a Niemcy i naziści przegrali, ale musimy wiedzieć, że to, co robi ta świadomość na tej planecie, to jest odwracanie wszystkiego i dezinformacja, czyli przedstawianie faktów jako zupełna odwrotność tego, czym jest rzeczywistość. So. To put it to you, what happens, or what would you think if the Allies didn't win the war and that was a trick, and that in fact the Nazis did win the war? Więc pomyślmy, co by się stało, gdyby tak naprawdę alianci nie wygrali wojny, a gdyby wojnę wygrali naziści. So
Project Paperclip was a setup where they took the best doctors, scientists, greatest minds of the SS, and then they took them and they hid them in South America and North America. Więc projekt Paperclip był takim maskowaniem, taką ustawką. Polegał na tym, że najlepsi naukowcy, doktorzy, najlepsze umysły, które pracowały dla SS, zostały przeniesione, umieszczone w różnych lokalizacjach w Ameryce Południowej i Północnej. Remembering that by the end of the Second World War, they had technology, these people had technology that is so far in advance of what we could possibly conceive now, that it would even be hard for me to explain. They have age regression technology. Pod koniec II wojny światowej ci ludzie mieli technologie tak zaawansowane, że nawet byłoby trudno sobie wyobrazić je w tej chwili. Mieli na przykład technologię powracania jakby procesów starzenia. No, they can reverse age. Czyli mogą odwrócić starzenie się, może ktoś być młodszy. So for example, if Joseph Mengele was 70 years old or 60 years old at the end of the Second World War, there is technology that they have that they can reverse back and make him look 30 years old. Więc ta technologia pozwoliłaby na przykład doktora Mengele, który pod koniec II wojny światowej był w wieku 60 lub 70 lat, potrafiłaby odmłodzić go i wyglądałby na 30-latka. Okay, so the powerful Nazis and the powerful scientists then in 1947 opened up and began the United States intelligence agencies. So we have the NSA, the CIA, were then began by these men. Więc w 1947 roku te osoby otworzyły amerykańskie agencje wywiadowcze, takie jak NSA i CIA, właśnie oni to zrobili. We have to remember that the Bush family, who were essentially running the country from, well, when Reagan was in office, Father George Bush was telling him what to do. So basically from 1982, all the way up until George W. Bush ended his reign in 2008, you could say, because the Bushes also ran Clinton, so they had this period of time, which was 26 years, the Bushes, which is their real name is Bauer, B-A-U-E-R, are a Nazi family. W Stanach Zjednoczonych rodzina Bush rządziła przez okres od 1982 roku aż do 2008 roku de facto, ponieważ już za czasów Reagana Bush senior mówił mu, co ma robić. Również Clinton był pod jakby władzą Busha, więc był to okres 26 lat rządów rodziny Bush, która tak naprawdę nazywa się Bauer. Okej. So this is the gist of what Project Paperclip is, that the Nazis didn't actually lose the Second World War, that they won, but they continued subversively to control underground. Więc po to o tym mówię, żebyście wiedzieli, że naziści nie przegrali II wojny światowej, że dalej rządzili i prowadzili swoje badania w ukryciu. Okay, so now I would like to talk about the astral plane, which is 4D. So we're living in, this is 3D, three-dimensional world. The astral plane is the four-dimensional world. It's the world that you go into, what some people call dream time. When you go to sleep at night, you go to 4D. My żyjemy w świecie trójwymiarowym. Opowiem teraz o świecie czterowymiarowym. Jest to astral plane, jest to świat, do którego niektórzy mówią, że wchodzimy podczas snu, kiedy coś nam się śni. Most decisions and most of the war begins there and starts there, and then it is almost superimposed after it happens there into 3D.
So everything, all the major decisions and everything that happens really happens in 4D. Więc wszystko, co się dzieje, wszystkie decyzje, które zapadają, wszystkie wojny, które się toczą, zaczynają się zawsze w czterech wymiarach właśnie tam i później są nakładane na nasz trójwymiarowy świat. It's very close to 3D. It's very, 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 very close. It's right here. It's sharing the same space that we are in now. Jest to świat, z którym my dzielimy tą samą przestrzeń. On jest bardzo blisko nas. When politicians or religious leaders say they need to get on a plane to go to this country or that country to meet for a meeting to discuss world events, they don't actually have to do that at all. That is to reinforce into the mind of the people that 3D is all there is. Więc kiedy politycy albo elity mówią, że muszą wsiąść do samolotu, czyli plane, po to, żeby się spotkać i coś przedyskutować, to tak naprawdę to nie jest prawda, oni nigdzie nie muszą się udawać. Mówią to tylko po to, żeby wzmocnić nasze przekonanie, że trójwymiarowy świat jest jedynym, który istnieje. There are certain hotels throughout the planet, for example, the Hilton Hotel chain. You can go to a Hilton hotel and you can stay in a specific room. Numbers resonate energy, colors resonate energy. So you go to, say, room 384. And when you go in that room and you go to sleep at night in that room, and then say somebody else is sleeping in a city 100 miles away in room 184, then they go to sleep and then they are able to link energetically into 4D and have their meeting that way. Są hotele, na przykład sieć hoteli Hilton. Hilton is very important. Które są bardzo ważne. Są tam specjalne pokoje. Wiemy, że numery rezonują energią, że kolory również. Więc jeśli przychodzi ktoś do hotelu i na przykład jest w pokoju 384, zasypia, a inna osoba jest w hotelu Hilton zupełnie gdzieś na innym końcu planety i jest w pokoju na przykład 184, można te osoby mogą się połączyć w czasie snu w tym czwartym wymiarze. One w ogóle nigdzie nie muszą lecieć ani się spotykać. Most spying, most of the spying that goes on, because the subconscious is deeply and intrinsically connected to 4D, most of the spying that goes on is not, I mean, it does go on, people, there are spies out there who go out and, you know, like in movies in that sense, but most of the spying goes on by injecting themselves into the subconscious of the person in 4D and then draining the information that way. Większość tego, co nazywamy szpiegowaniem, odbywa się w taki sposób, że w czasie snu te osoby jakby wstrzykują się, przenikają do podświadomości, która jest bardzo mocno połączona z czterowymiarowym światem i po prostu stamtąd czerpią informacje. Są oczywiście szpiedzy, tacy jak z filmów, którzy chodzą sobie po świecie, ale większość działań szpiegowskich odbywa się w ten sposób właśnie. Perhaps a little bit like the movie Inception. Trochę tak jak w filmie Incepcja. Perhaps a little bit like that. Not exactly, but a little bit like that. Nieprecyzyjnie, ale coś w tym stylu. Within 4D, with practice, you can do and be anything that you want to do. Although the fourth dimension is pretty much controlled by still 99% controlled by the Anunnaki vampiric consciousness that is in control of the planet. They do have control of 4D as well. They don't have control of 5D completely, which is the next vibrational level up. Anunnakowie rządzą również światem czterowymiarowym w 99%. They're trying to take control of 5D.
Więc ta świadomość, ta wampiryczna świadomość jest tam, po prostu rządzi prawie całkowicie i w miarę jak nabywamy większej praktyki, można w tym wymiarze być kim się chce. Natomiast oni próbują również zawładnąć światem pięciowymiarowym, ale jeszcze nie są w stanie tego zrobić. Okay. So this parasitic vampiric consciousness that is trying to take complete control of Earth. Earth is the heart of the universe. What they would like you to believe is that we are in the middle of a spinning ball in the middle of nowhere, and that we don't count, and that we are insignificant, and that we are nothing. When in actual fact, the Earth is the gem of this part of the corner of the universe. A więc ta pasożytnicza świadomość próbuje zawładnąć Ziemią, ponieważ co jest bardzo ważne, Ziemia jest sercem tej części galaktyki. Oni próbują nas przekonać i wzbudzić w nas takie wierzenie, że jesteśmy po prostu jedyni, ta kula ziemska sobie wiruje w pośrodku pustki właściwie, że się nie liczymy, jesteśmy przypadkowi, ale tak naprawdę jesteśmy jak klejnot w koronie tej części galaktyki. They have taken. Okay, so we could look at it as an analogy. So we have crown, a third eye, throat. Możemy heart, popatrzeć na to przez analogię. Mamy koronę, trzecie oko, solar plexus, sacrum, gardło, base. Jeszcze splot słoneczny, serce i podstawę. You got it? Yeah, okay. So each one of these chakra energy points represents a planet. Każdy z tych punktów energetycznych reprezentuje planetę. They've taken control of all of them apart from the heart. Kontrolują wszystkie poza sercem. The heart is the earth. A sercem jest Ziemia. Mars would be the base. Mars jest podstawą. That was the last time. Okay, so the war before here was on Mars. Przedtem wojna toczyła się na Marsie. And we lost. I przegraliśmy. So then we came here and incarnated on this planet. All everybody here was also involved in the Mars war that was there in different capacities. Wszyscy tutaj byliśmy zaangażowani w wojnę na Marsie w różnym charakterze. A później po tamtej wojnie inkarnowaliśmy się na Ziemi. I have complete memory, I have semi-memory of the work that I did on Mars and what I was doing there. And why and I knew that I was coming here, and I implanted myself so that I would remember at this time what I needed to do. Mam takie połowiczne wspomnienia tego, co robiłem na Marsie i wiedziałem, że będę kiedyś tutaj. Więc wtedy wszczepiłem sobie implanty po to, żebym tu mógł pamiętać to, co robiłem wtedy. If I had not done that, I would be still in complete amnesia and I wouldn't be able to fulfill the mission that I'm doing now. Gdybym tego nie zrobił, nadal byłbym w kompletnej amnezji i nie byłbym w stanie wypełniać tej misji, którą teraz wypełniam. The implants look a little bit like Christmas lights that you put on a Christmas tree. Implant wygląda trochę jak sznur światełek, które wieszamy na choinkach w czasie Bożego Narodzenia. They wound around the spinal cord. I wound them around the spinal cord. Owinąłem nimi dookoła rdzeń kręgowy. Each light would come on at different periods of time in my life to then allow me to remember certain things at certain times on certain dates. Każde światełko zapala się w odpowiednim momencie mojego życia po to, żebym mógł przypomnieć sobie konkretne rzeczy, konkretne fakty w konkretnym czasie. Okay, it shows how resilient the human heart is, because if they could just take us, you would think that, you know, they're all powerful and they can do this and that, but you know, we're still here. It's 13,000 years later and they haven't taken control of Earth heart. They haven't been able to do it.
And this is very, very, very frustrating for them because they want to break the heart of the human being. Możecie sobie myśleć, że oni mają całą władzę po swojej stronie, że są wszechwładni, ale tak nie jest, ponieważ to, że nie byli w stanie złamać serca ludzkiego przez 13 tysięcy lat, jest ogromnie ważne i to powoduje ich ogromną frustrację. Okay, so if we go back to the Jesus story, and somebody asked me on a radio show the other day, well, why betrayal? Why is betrayal so important to the story? Well, betrayal is the ultimate way to hurt the heart. If you put your faith and love in somebody, and then they betray you, it's like this to the heart. That's why betrayal is, excuse me, part of the story. It's birth, betrayal, death, rebirth. Is the human cycle? Is the human heart cycle? Zajmijmy się historią Chrystusa. Ktoś spytał mnie w programie radiowym, dlaczego zdrada była tak ważnym elementem w historii Chrystusa. Zdrada jest najbardziej dotkliwym, najważniejszym, najmocniejszym sposobem złamania czyjegoś serca i dlatego wtedy miała miejsce. Cykl serca ludzkiego to jest narodziny, zdrada, śmierć i inkarnacja. So what they did to make things even more complex and even more difficult for human beings is they 99% of human beings only have 2-strand DNA when we're supposed to have 12-strand or 22-strand DNA. 99% of us have 2-strand DNA. The 2-strand DNA that we have is reptilian and mammalian. Now, the reptile and the mammal don't go together, don't fit together. They are polar, they are diametrically opposed on every level. Żeby jeszcze bardziej utrudnić życie ludziom i żeby było ono jeszcze bardziej złożone, zrobiono coś takiego, że prawie każdy człowiek ma 2 sznury DNA. Powinno ich być 12. Te, które zostały ludziom jakby pozostawione, to jest reptyliańskie DNA i DNA ssaków, czyli gadzie i DNA ssaków. I one w każdy sposób są do siebie przeciwstawne i zupełnie nie pasują do siebie. Okay, so depending on the individual themselves, some people have a higher reptilian DNA and some people have a higher mammalian DNA. The mammalian DNA is nurturing, compassionate, understanding. It takes care of its young, it feeds its young. And the reptile doesn't. The reptile leaves its young to fend for itself, and the ones that die are considered weak, and the ones that survive are considered strong because they believe in the basis of the reptilian being is raw survival. Z tych dwóch jakby genetyk, tak, zostaje nam cechy ssaków, czyli to, ssaki karmią swoje młode, są współczujące, cechują się zrozumieniem i zajmują się swoimi młodymi, dbają o nie i o siebie wzajemnie. Natomiast w przypadku gadów młode są pozostawiane i te, które przeżywają, uznawane są za silne i przeżywają, a te, które nie przeżywają, to po prostu słabe jednostki, które mają nie przeżyć. Ponieważ podstawą, najważniejszą jakby istotą cech tych gadzich, to jest czyste przetrwanie. Okay, so that was done to create essentially more chaos within. I to zostało zrobione głównie po to, żeby wprowadzić jeszcze więcej chaosu. What they've done, what they're trying to do is isolate the human being with more and more and more technology so that we do not connect with each other.
próbują teraz za pomocą coraz większej ilości technologii izolować jednostki ludzkie w taki sposób, żeby nie były w stanie porozumiewać się ze sobą. There is an artificial intelligence system that now has all the information on everybody in here. Anytime anybody puts anything into Google, it has now become a sentient conscious being. Istnieje system sztucznej inteligencji, która wie wszystko o wszystkich i za każdym razem, kiedy ktoś na przykład wpisuje coś w Google, powstała taka odczuwająca, taki odczuwający rodzaj inteligencji. It's called the Beast Computer and it's in Belgium. Yes. Nazywa się to komputer Beast, tak jak bestia, i znajduje się w Belgii. It's held in Belgium and it has extremely intimate details on every person on the planet. Jest zlokalizowany w Belgii i ma ekstremalnie szczegółowe dane, również jakieś intymne na temat każdej osoby. Okay, but so to fight is to, we fight with the heart. Okay, because it can have as many details as it wants on as much as anybody as it wants to have. But the heart is an infinite love. It can't be detailed. It can't be categorized. It's source energy. Walczymy sercem, więc nieważne ile informacji kto ma. Ponieważ miłość, czysta miłość, która jest w sercu, nie może być sfragmentaryzowana, nie może być poklasyfikowana w żaden sposób. Jest po prostu czystą energią. I'm not sure how much anybody understands about the moon, or if they know that it's an unnatural satellite, that it's not a moon like in the same way other planets have moons. It was placed there and it is a soul harvesting unit. Nie wiem, ile wiecie na temat Księżyca. Księżyc nie jest naturalnym satelitą Ziemi. Został umieszczony po to, żeby służyć jednemu celowi, czyli siać spustoszenie w duszach ludzkich. It's used to at the point of death. So they say walk to the light. If I was you, I would take the other direction. But so then when you go there, there is highly advanced technology there, which then harvests the energy from the soul and the trauma and the sadness of the death of a loved one. It then takes that, wipes the memory from the person. And then at the point that it's necessary, recycles the body or the soul back into another body on Earth again. So it's a continual loop. That's what the Ouroboros is. That's the snake swallowing its own tail. It's an infinite. So essentially, human beings on this planet have got caught in a time loop, and there is once again an opening to leave. We had an opening to leave when 13,000 years ago, when Atlantis fell, we didn't make it. So then we had to start again. Now again, there is a window opening where we can leave and separate and get out of the time loop that we're in. But they are pushing. Go on then. Chodzi o pobieranie energii z dusz w momencie śmierci, kiedy mówi się iść w stronę światła, to raczej doradzałbym iść dokładnie w odwrotnym kierunku. Kiedy się tam przechodzi, cała energia związana ze smutkiem, z żałobą ukochanej osoby, wszystkie odczucia są wysysane, pobierane, usuwa się pamięć z takiej duszy, i zsyła się taką duszę z powrotem na ziemię, więc znajdujemy się w takiej pętli wcieleń,
I zostaliśmy jakby złapani w pętle czasu. Znajdujemy się w niej trochę tak jak na zasadzie węża, który zjada własny ogon. I 13 tysięcy lat temu, kiedy Atlantyda upadła, było otwarcie tego cyklu i możliwość wyjścia z niego. Wtedy nam się nie udało. Teraz będzie kolejne otwarcie. Yeah, got it. Okay, so. Okay, so we're at a point. They're upping their game themselves. They're upping the game, their rituals and their game themselves. That's why the Baal temples have been opened in Times Square and in Trafalgar Square. Now, if you look at Times Square, you have TS, and then you have Trafalgar Square, you have TS. Well, in basic numerology, TS is 39 as well. This is a very, very, very important number. You wanna go? Oni się przygotowują teraz do tego wszystkiego, w związku z tym zostały otwarte świątynie na Times Square i na Trafalgar Square. Jak zobaczycie, nazwy tych ulic zaczynają się od TS, co w numerologii oznacza 39. Okay, 39 being important because 93 is the number of the sun, because we say that, I'm not sure if I believe it, but it doesn't matter. The sun is said to be 93 million miles away. Now the sun is life-giving force. The sun is all life-giving and sustains us and grows us food and keeps us alive. So 39 would be a reversal of the sun. So we have TS and 39. So Baal is the sun would be Christ consciousness. Baal would be Luciferian consciousness. So they're using numerology to reverse around, open these gates for 3 days to try and let Baal, this energy Baal, which is essentially Luciferian energy, in to continue the agenda. Chodzi o to, że liczba 39 jest odwróceniem liczby 93, która oznacza słońce. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, że słońce znajduje się 93 miliony mil od Ziemi, ale nawet nie ma to znaczenia. Słońce jest tym, co daje życie, co podtrzymuje nasze życie i co ma energię, co jest świadomością Chrystusa. I teraz te świątynie, które się nazywają Baal Temples, one mają być otwarte przez 3 dni po to, żeby tą odwrotną energię, energię Lucyfera, sprowadzić na Ziemię, żeby mogła kontynuować wykonywanie całego tego planu. Okay. So there is a 3 day, they do everything in threes. Three is very important because three is the Trinity. Wszystko oni robią w taki sposób, że wiąże się z trójką, ponieważ trójka to oznacza trójce, więc te świątynie będą otwarte przez 3 dni. It's the most powerful figure because of its strength. Because of its strength, a pyramid or a triangle is the most sturdy, powerful. The power of three is the most powerful. Trójka jest najmocniejszą liczbą i daje najmocniejsze działanie, jak jest na przykład, widzimy piramidę, więc jest to ogromna moc w numerze 3. Okay, so there is a genuine attempt to pull this deity Baal into, they're using New York and they're using London. London is going to be the new Babylon. If you look at it, it's Babylon done. Okay, so you have London going to be the new center of power. Even though it has been for a long time, it's going to be overtly an open center of power of the planet. Mm-hmm. To są świątynie Baala. I to bóstwo ma przejąć jakby władzę. Londyn
ma się stać nową stolicą, nowym centrum władzy, nowym Babilonem. Jest on już centrum władzy, ale po tej zmianie będzie otwarcie centrum władzy. So, a little secret here. So you have the two lines that came out of the Garden of Eden. You have the Cain line and the Abel line. Cain and Abel line. Okay. Z ogrodu Edena, to wrócimy trochę do podstaw, wyszły dwie linie. Jedna była linią Kaina, a druga Abla. Okay. What we've been taught, well, once again they did a reversal, because this is what they do. Once again they did a reversal. They told us that Cain was the bad and that Abel was the good. Okay. But Abel is an anagram. And if you just switch the letters around from Abel, you'll get Baal. Powiedziano nam znowu dokładną odwrotność prawdy. Powiedziano nam, że Kain był ten złym, a Abel był tym dobrym. Natomiast Abel to jest anagram. Jeśli odwrócimy litery, uzyskamy imię Baal, czyli B-A-L-E. Okay. Just switching over slightly. So Facebook. The symbol for Facebook. I wish I had it up there. I could show you. Wszyscy znamy symbol Facebooka. Okay, so it's an F and then two like this, symbol for Facebook. This symbol is called Tubal Cain. I talked to you about that. Tubal Cain. It is about the two ball there on either side of the F on the Facebook is about controlling the male and controlling the Cain is a phallus or male energy. The two circles on either side are to control the male energy. Now, okay. Symbol Facebooka, który ma F i dwie kulki, jakby kropki, przedstawia kontrolowanie męskiej energii. To F to jest symbol faliczny, a te kropki oznaczają kontrolowanie męskiej energii. Why do they need to control male energy? Dlaczego potrzebują ją kontrolować? If you want to take over a planet, okay, if you want to completely take over a planet, the first thing that you have to do is you have to take out the alpha males or the strong males from the planet. Because the strong alpha males protect the divine feminine. Jeżeli ktoś chce podbić planetę, pierwszą rzecz, jaką musi zrobić, to usunąć samców alfa z tej planety, ponieważ to oni najsilniejsi chronią boski żeński element planety. So. There has been a concerted effort, which is now increasing and increasing and increasing, to emasculate the strong men on the planet. A prime example would be Jenner. What's his first name? The athlete Jenner. Bruce Jenner. They wanted to, in your face, show you how they could take an Olympic athlete and turn him into a woman. So that they could show you, look how powerful we are. I teraz jest coraz więcej prób jakby zmniejszania tego elementu męskiego i odwracania jakby jego wagi. Przykładem jest Bruce Jenner, który jest mistrzem olimpijskim i pokazano na jego osobie, jak łatwo jest takiego silnego mężczyznę zmienić w kobietę. I to był przykład pokazujący ich moc. Okay. You can see through television and films how they are feminizing men more and more and more. You'll see women dressed up, men dressed up in female clothes, or men dressed up in dresses, or in perhaps in sitcoms or in television TV shows, you'll see the male more and more emasculated and the female being the dominant, playing the dominant role. Widzimy taką tendencję i taki trend
w którym mężczyźni stają się coraz bardziej kobiecy i to feminizowanie mężczyzn postępuje na wielu płaszczyznach coraz bardziej, jest popularyzowane przez telewizję. Widzimy na przykład w serialach, w sitcomach, że kobiety odgrywają coraz bardziej dominujące role, a mężczyźni są coraz bardziej sfeminizowani i widzimy ich również w ubraniach, które zazwyczaj są noszone przez kobiety. This is not to empower the female in any way. This is a trick to make it look like that it's empowering the female when in fact it is taking away the protection from the female. The feminism movement that happened in the 60s was to destroy the family unit from the inside out. Nie jest to po to, żeby dać więcej praw i więcej władzy kobietom, tylko po to, żeby pozbawić je męskiej ochrony. I cały ruch feministyczny, który miał miejsce w latach 60., służył temu, żeby od środka rozbić rodziny. And this is, I'm not saying this in any way that a woman shouldn't be independent and do whatever. I'm saying there is an agenda behind what is going on. Nie mówię, że kobieta nie powinna być niezależna, ale pokazuje po prostu, że za tym wszystkim jest ukryty plan. If you feminize the alpha males on the planet, the divine feminine won't have protection, and if the divine, because the planet itself is female, the divine females are a reflection of the planet. If they are not protected by the alpha males on the planet, then the war is over and then they win. I feminizowanie mężczyzn służy temu, żeby odebrać kobiecie ochronę, ponieważ Ziemia sama w sobie, planeta, ma energię żeńską, jest żeńska, więc bóstwa i jakość boska kobiet jest odzwierciedleniem tej energii. Więc kiedy nie będzie miała ona ochrony od tych samców alfa, którzy zostaną sfeminizowani, wtedy będzie już po wojnie, będzie przegrana. There's multiple chemicals being placed in water, in food, in deodorants, because especially deodorants, because this is a gland here, so that when it's sprayed deodorant here, it absorbs directly into the glands. And which is to effeminize males. Wiele substancji chemicznych jest umieszczanych w wodzie i w pożywieniu. Na przykład ważne są też dezodoranty, dlatego że nakłada się je na okolice, gdzie jest gruczoł. I te substancje z gruczołów są przez gruczoły są bezpośrednio pobierane z dezodorantów. Okay, so that's where we stand in terms of the base of one aspect of the war that's going on here. They know that if they wanted to take over the final, they've taken over multiple other planets and they've linked them together. They've linked prison planets together, and the only one that they haven't been able to do is. Planetą, jedyną planetą, której jeszcze nie zdobyli i chcą zrobić, żeby ją dołączyć do innych zdobytych i połączonych w taki łańcuch niewolniczych planet, to jest Ziemia. The heart is the most resilient point. The heart is the most resilient part of the human being. It's the heart that they have the most trouble with, because it's directly connected to divine source. And what this particular consciousness, vampiric parasitic consciousness, is trying to do is take over control of everything away from God's source itself. So God's source, it stems back from the war that was going on in Atlantis between the priests, the priesthood, and the scientists. The priests believed that we can create from within, within the heart. The scientists want to take control and build
externally. So it's transhumanistic. It's technology. So they want to take over using technology and turn human beings into transhuman beings. So to disconnect us from the heart completely, and that way, then they can finally take control of this planet, link it up to all the other prison planets, and then have a one whole prison system. Serce jest najbardziej odporną częścią człowieka i dlatego, że jest tak mocne, tak potężne, jeszcze nie jest w stanie, znaczy nie jest w stanie się im oprzeć. Ta wojna, która się dzieje, ona jest tą samą wojną, która się działa na Atlantydzie i można ją ująć w taki sposób, że była to wojna między kapłanami a naukowcami. Kapłani wierzyli, że człowiek może tworzyć w swoim wnętrzu, w sobie, a naukowcy wierzyli, że tworzenie, budowanie czegoś jest zawsze na zewnątrz i chcieli mieć nad tym kontrolę. Więc teraz próbują za pomocą technologii, zaawansowanej technologii, dotrzeć do ludzi, spowodować taki transhumanizm po to, żeby ludzkie istoty odłączyć od ich serc, które są tak bardzo potężne. I to właśnie umożliwiłoby im zapanowanie nad Ziemią i dołączenie jej do całego systemu niewolniczych planet. So to summarize my connection to all of this. I was one of the children who was born from one of the mothers connected to Project Oak Tree. And I was born in the late 70s, and I was one of the 42 children connected to the IBIS program. Now, chcę podsumować. Ja jestem dzieckiem, które urodziło się z jednej z matek, które były w programie Oak Tree. Urodziłem się w późnych latach 70. Jestem jednym z 42 dzieci z programu IBIS. There might be another term than IBIS. James Casbolt coined that term. It makes sense to me. It makes sense why there were 42 children involved as well. 42 is the glyph for Jupiter. Jupiter is expansion. It also connects to Hermes. It also connects to Thoth. So that makes sense. It may well be called Project something else, but I'm just using the term IBIS because it sort of fits. But it might be another word. Używam określenia Projekt IBIS. To określenie wymyślił James Casbolt i ono ma głęboki sens. Również znaczące jest to, że dzieci w projekcie chłopców było 42. 42 to jest glif, który jest oznaczeniem planety Jupiter, która jest związana z hermitami i z Thoth. I know some females, I know certainly two females who are involved in the female parallel female version of IBIS. Znam przynajmniej dwie kobiety, które są zaangażowane, były zaangażowane w ten projekt będący odpowiednikiem IBIS, czyli w ten żeński projekt. And I would say I know three who were involved in the male IBIS project. I znam trzy osoby, które były zaangażowane w ten męski projekt, czyli IBIS. 85% of the children involved in these projects are now dead. 85% dzieci, które były w tych projektach, już nie żyje. Because they wanted to push the limits of the body, that the bodies that were made, to see how strong they were. Ponieważ chciano przetestować granice wytrzymałości tych ciał, które zostały wytworzone i urodzone, po to, żeby przekonać się, jak silne te osobniki są. They fought us against each other, unwillingly. We didn't want to.
And they did it through mind control. Poprzez kontrolę umysłu zmuszali nas do walczenia ze sobą nawzajem. I didn't want to fight with Michael, James Casbolt. Nie chciałem walczyć z Jamesem Casboltem. I have love for him, and I would never have chosen to gone to a war with him on any level, but circumstances put me in that position. Mam dla niego dużo miłości i nigdy nie wybrałbym tego, żeby chcieć z nim walczyć w jakikolwiek sposób. Natomiast okoliczności postawiły mnie w takim położeniu. And I know who did it too. I wiem również, kto to zrobił. There are very wealthy people behind the scenes, not known, behind the scenes, who they see it as a sport as well. So they create these beings, people, and they like to watch them fight as for sport. Są to bardzo zamożne osoby, które rządzą z ukrycia i traktują to jak sport, to znaczy tworzą te istoty, czyli ludzi, i w ramach przyjemności sportowych oglądają, jak ze sobą walczą. They also use the female line and the male line to sexual union to and sex magic to create reality. Wykorzystują również w seksualnym kontekście tych mężczyzn i te kobiety po to, żeby z ich połączenia seksualnego wykorzystywać magię seksualną do tworzenia. They have had an understanding throughout all time, and they do understand now perfectly refined that sex magic is a cheat way of creating reality very quickly. It's like a computer hack to create reality quickly. Od dawna również doskonale rozumieją, że magia seksu pomiędzy kobietą i mężczyzną jest takim hakerskim sposobem tworzenia rzeczywistości. It's like hacking reality, hacking the matrix reality to build whatever you want. Everybody in the room has a certain amount of chi energy, and some more than others. And so these particular children that were born have very, 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 very high amount of energy. So then if they pair them off with specific, they pair the male off with a specific female, and then they put them in sexual union, then they are able to build businesses, companies, that's very, very, very quickly. That makes sense. I'm trying here. Yeah. Chodzi o to, że każdy z nas ma jakąś ilość energii chi. I te dzieci, które się rodziły, te osoby dorosłe teraz, mają tej energii bardzo, bardzo dużo. I połączenie takiego mężczyzny i takiej kobiety, do którego oni są jakby w sposób kontrolowany doprowadzani, powoduje taką energię, dzięki której te osoby mogą bardzo szybko tworzyć biznesy, firmy i tak dalej. Okay. So where to go next? Yeah, I was going to think, why don't we do questions? I can do half an hour. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Sure, let's do questions. Anybody can ask me anything you want. Prosimy pytania zadawać. And I will tell you the truth. Prosimy zadawać pytania do mikrofonu. How did I get rid of it? Jak się tego pozbyłeś? I didn't. Nie pozbyłem się. Why am I still alive? Dlaczego nadal żyjesz? Are you asking me why I'm still alive? Because I ended up having the will to live stronger than the others. Ponieważ miałem więcej woli przeżycia niż inni. Hmm.
It's like saying in a boxing match, why did that person lose? Why did that person get knocked out? To tak jak w meczu bokserskim. Dlaczego ten wygrał, a dlaczego tamten został znokautowany? It's like saying in a war. It's like saying in a war between two armies. Why did that person? Why did that army lose? To tak jak w wojnie, gdzie są dwie armie. Dlaczego ta akurat armia przegrała? Dowiedzieć się coś na temat grupy krwi BRH minus. No, but I fought with my. I fought, yeah, I did fight with my. Komentarz był, ale nie walczyłeś z nimi. Yes, I did. Tak walczyłem i walczyłem sam ze sobą. Many of them. Yes, 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 yes. I luckily I have people around me who know me. Who love me, and when somebody loves somebody, really loves somebody, there's always like a guard, there's a protection that way. I also have to make sure that I do certain ceremonies and rituals and, you know, visualization exercises to make sure that I'm protected, especially astrally, because astrally is where it's at, where they come, you know, really hard. Pytanie było takie, czy nadal potrzebujesz ochrony? Tak. I ochrona polega na tym, że mam wokół siebie osoby, które mnie znają i które mnie kochają, a miłość powoduje ochronę, a jednocześnie muszę wykonywać różne ćwiczenia, wizualizacje i dbać o to, żebym sam siebie chronił, zwłaszcza przed atakami astralnymi. Mamy pytanie od pani, która przed chwileczką tutaj zadała, jest zainteresowana grupami minusowymi krwi. So there is a question about negative blood groups. Negative blood groups. Negative, yes. RH minus. Okay, and what's the question? The question is, tak. The lady is interested in explaining what means to have rhesus negative blood. Rhesus negative blood is not Earth blood, so it's off-planet blood. It works. Rhesus negative blood is a. Could you keep your mic, please? Rhesus negative blood is hive mind blood, so it works as a collective. So, if you have 1,000 people with rhesus negative blood, they're all connected. Subconsciously, they also have the ability to have explosive power, and then very very tired. They don't maintain. They're not long distance runners. They as an analogy, they would be great sprinters, but they burn out very quickly. Więc osoby o krwi RH minus to są osoby o krwi spoza Ziemi, spoza planety, i one charakteryzują się tym, że mają umysł taki jak rój, to znaczy ich umysły tych wszystkich osób są na poziomie podświadomym połączone ze sobą. Charakteryzują się również tym, że mają taki potencjał energetyczny, który pozwala im bardzo szybko działać na zasadzie takiej eksplozji ogromnej mocy. Natomiast później są bardzo zmęczone i analogicznie, nie wiem, do sportu, do biegów, byliby sprinterami, a nie długodystansowcami. Czy to jest dokładna odpowiedź na pani pytanie? No, mniej więcej. Thank you. Okay. Any question from? Czy na nowo odkrytej planecie może istnieć życie, na tej planecie dziesiątej, którą podano do informacji? On the 10th planet that has been discovered, can there be a life? There's life on every single planet. Jest życie na każdej planecie. There's life on every single planet is teeming with life on the surface and internally.
It just depends which frequency you're looking at. Also, when they show you pictures of the moon or Mars, how do you know that they are legitimate pictures of the moon or Mars? Na każdej planecie jest życie i na powierzchni i w środku. Zależy tylko na jaką częstotliwość patrzymy. A poza tym, kiedy widzimy zdjęcia Marsa albo Księżyca, skąd mamy pewność, że to rzeczywiście są zdjęcia Marsa albo Księżyca? Czy ponieważ jesteś tym silniejszym osobnikiem, udało ci się jakby wymknąć spod kontroli i uruchomić energię serca i dlatego jesteś silniejszy? Because you are the stronger individual, the one out of the others, and were you able to slide away from that and connect to your heart and activate your heart, and is it the reason why you are still alive? Yes, I work on that every day, every single day of the week. Każdego dnia nad tym pracuję. A jeszcze Max dodał, że inne osoby też żyją. I właśnie to jest ten powód najprecyzyjniejszy. Otherwise I wouldn't be. W przeciwnym razie nie byłbym żywy. Max, you said that we met here, not here, we met before all of us, we met in other place, in other times. Do you have certainty? Are you certain that it happened before? How do you know it? Are you certain? Are you sure that it happened before? How do you know it? Because I understand how time cycles work. Okay. Is there any reason we met? We are meeting again. Yes, because the same thing is happening again that it happened 12,000 years ago. Okay. There's a cataclysm about to happen. So this meeting is very important today. Very, 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 very important. Thank you. Very, very, very important. Pytanie było o to, że Max wspomniał, że wszyscy tutaj, jak jesteśmy, już wcześniej się spotkaliśmy. I could answer questions all day. I mean, I have encyclopedic knowledge. I could speak all day long about it. So, I mean, if anybody wants to ask questions at any time, or I'm always willing to Max mówi, że może przez cały dzień odpowiadać na pytania, ponieważ jest do dyspozycji i ma ogromną wiedzę na ten temat. Ale zanim, ja chcę przetłumaczyć pytanie i odpowiedź. I have the information inside of me, inside of my cells already. They're laughing because they don't have any time to interpret the question and the answer. Max ma absolutną pewność, że wszyscy się znaliśmy, spotkaliśmy i to wynika ze zrozumienia tego, jak funkcjonują cykle czasu i że teraz zbliża się kataklizm, dlatego nasze spotkanie dzisiaj było ogromnie ważne.